Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków Wam. Witam Was bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym dniu naszych rozważań pielgrzymkowych. Ksiądz Emil Sasinowski, parafia św. Idziego, Wyszków się kłania i pozdrawia wszystkich pielgrzymów diecezji łomżyńskiej, a może i też tych, którzy nie pielgrzymują, tylko po prostu chcą razem z nami przejść te rekolekcje wielkoposne. Także Was kochani witam. W ten czwartkowy piękny dzień, i chciałbym Wam zadać pytanie, i sobie to pytanie stawiam: Czy potrafię powiedzieć Bogu tak? I to pytanie oprzemy o Ewangelię według świętego Jana. Tym Żydom, którzy Mu uwierzyli, Jezus oświadczył: Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Oni odparli, jesteśmy potomkami Abrahama i nigdy dotąd nie podlegaliśmy nikomu jako niewolnicy. Jak więc możesz twierdzić, staniecie się wolni? Wtedy Jezus im odrzekł, uroczyście zapewniam was. Każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Stale natomiast pozostaje w nim syn. Jeżeli więc syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście potomkami Abrahama, a mimo to usiłujecie mnie zabić, ponieważ nie ma w was mojej nauki. Jak ja mówię o tym, co zobaczyłem u Ojca, spełniajcie więc wszystko, co usłyszeliście od Ojca. Odpowiedziano mu: Naszym ojcem jest Abraham. Wówczas Jezus rzekł: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, pełnilibyście dzieła Abrahama. Lecz wy usiłujecie mnie zabić człowieka, który objawił wam prawdę, którą usłyszał od Boga. Tego Abraham nie uczynił. Wy spełniacie dzieła waszego ojca. Wtedy mu odparli: Nie urodziliśmy się z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Jezus im odpowiedział. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i do mnie odnosilibyście się z miłością, ponieważ wyszedłem i przybywam od Boga. Oto Słowo Pańskie chwała Tobie Chryste. Jeżeli ktoś chciałby wrócić do tego tekstu, to jest Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 8, werset od 31 do 42. Pytanie brzmi następująco jeszcze raz. Czy potrafię powiedzieć Bogu tak? I słyszymy ten dialog, i trochę nam zgrzyta tak w uszach, no bo to taka przepychanka słowna się zaczyna robić. Jezus swoje, a Żydzi swoje. Co jest ciekawe, zobaczcie na pierwszy werset tego fragmentu. Co to za Żydzi go słuchają? Tym Żydom, którzy mu uwierzyli, Jezus oświadczył. Jezus rozmawia z Żydami, którzy już mu uwierzyli. Czyli tak. Jesteś wierzący. Przeżywasz rekolekcje wielkopostne. Jesteś księdzem, tak jak ja, jesteś mężem, żoną, nie wiem, synem, córką, bratem. Ochrzczony, jesteś wierzący. Czy się przepychasz z Jezusa? Dlaczego? Jezus mówi o czymś uroczyście. Ogłasz. To, to też to słowo uroczyście to jest takie chyba nieprzypadkowe w tym miejscu. Wtedy Jezus i odrzekł, uroczyście zapewniam Was: każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. No on widzi to Twoją wiarę, nie widzi moją wiarę. Ale co jest, jeśli chodzi o współpracę z grzechem? Czy naprawdę walczysz ze swoim grzechem? No bo jak powiedzieć Bogu tak, jednocześnie mając grzech w kieszeni? Ale tego to ci nie dam. Jezus mówi wyraźnie o spowiedzi świętej. Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni. Więc Syn obdarza wolnością w sakramencie pokuty i pojednania. Werset 38 też motywuje nas. Jezus mówi krótko. Ja mówię o tym, co zobaczyłem u Ojca. Spełniajcie więc wszystko, co usłyszeliście od ojca, nie to, co wam się podoba. A bo ja jestem przy tobie Jezu, poszczę, chodzę do kościoła, no ale nie daj Boże, jeżeli mnie spotka jakaś tragedia, no to wtedy nie wiem. To jest trudne, Boże Święty. A czy Jezus mówi, że przychodzi po to, żeby nam objawić coś łatwego? No nie, no, mówi, żeby, nam, że, żeby chce nam objawić miłość ojca, żebyś był w pełni wolny. Więc. Jesteś wierzący, tak jak ci Żydzi, którzy dzisiaj występują, ale czy jesteś wolny od grzechu? Czy wyspowiadałeś się? Czy, czy trwasz przy tej czystości serca? W stanie łaski uświęcającej? Walczysz, cały czas chcesz wracać do tego, żeby być przy Bogu. No i czy potrafię powiedzieć Bogu tak? No jaka jest odpowiedź? No to musisz sobie, kochany bracie, kochana siostro, sam odpowiedzieć. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Powodzenia.